Nikodemem Jerzewskim tuż przed jutrzejszą galą. Ty wierzysz w takie rzeczy jak patrzenie przeciwnikowi w oczy, odnajdywanie coś w tych oczach, czy nie za bardzo? Nie. Jest to w pewnym rodzaju wojna jakaś psychiczna, tak jak to ludzie mówią. Aczkolwiek, no, co ona może zmienić tak naprawdę? No to może, ja mówię, jest to bardziej dla kibiców niż dla nas. Ja lubię to uczucie spojrzenia tego przeciwnikowi w oczy, tym bardziej, że tak naprawdę nic o sobie nie wiemy, jest to wielka niewiadomo. No ale ta niewiadoma zostaje do wejścia do ringu, no i pierwszy gong, i pierwsza runda, i cała walka zweryfikuje wszystko, także to spojrzenie w oczy to bardziej teatr niż sport. Czy nie boisz się, naprawdę nie obawia się zupełnie tego łamacza szczęk? Ty mówisz, że to za dużo, na wyrost powiedziane to określenie łamacz szczęk. Myślisz, że wcale nie ma takiej siły? Ja sobie mogę myśleć dużo. Uważam, że został nazwany tak tylko i wyłącznie przez to, że na sekundę Adam w swojej walce z nim zagapił się, no ale to się może zdarzyć każdemu. No, i tu nie ma co spekulować. Jeżeli w 10 walkach złamałby 10 szczęk, to tak go nazywajcie, ale innej opcji nie ma. No, fajną ksywę dostał i tak to zostawmy. Powiedz mi, wielu z tych kibiców, którzy jutro będą, to będą twoje kibice. Kościerzyna to zdaje się twoja rodzina, miejscowość. No, rodzina, miejscowość, moje miasto. Każdy mnie tu zna, gdziekolwiek się nie pojawię. Także no, co dużo mówić, jestem na własnym podwórku. A teraz pytanie, czy będzie to bardziej dla mnie stresujące, czy motywujące? No nie wiem, no to okaże się jutro. Ja wchodzę do ringu i robię robotę. Nie ma co ukrywać, że dodatkowy smaczek to ta walka z Balskim, która gdzieś tam trochę się o nim mówi, gdzieś tam mówi się o nim, że jest na horyzoncie. Ty pewnie powiesz mi, że nie myślisz o tym dzisiaj, ale pewnie coś tam siedzi z tyłu głowy, co? Że dobry występ mógłby zapewnić ci występ na jakiejś większej gali. A się przygotowałem, wiedziałem, że w końcu padnie pytanie kolejny raz i przygotowałem dla ciebie coś, takie stare polskie powiedzenie. Myślę o indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Także poczekajmy do piątku, a po piątku będziemy rozmawiać dalej. No. Jest szansa, że ty komuś ten łeb utniesz, a właściwie Banksowi, bo ostatnio efektownie gdzieś kończyła się ta walka kilkoma knockdownami. Czujesz się mocniej fizycznie, bo zdaje się, że nowy trener przygotowania fizycznego od dwóch obozów. Oczywiście, tak jak miałeś okazję też sam podejrzeć, troszeczkę inaczej te przygotowania wyglądają. Jest trener od fizyki, no ten sport na wysokim poziomie, jednak jak chcemy to robić na wysokim poziomie, to musi być trener od przygotowania fizycznego. No, każdy go ma, obojętnie który dobry sportowiec, i tak naprawdę nie patrząc też na dyscyplinę. Są trenerzy po prostu od fizyki, którzy przygotowują tą całość. Fizycznie czuję się bardzo mocny. No, zobaczymy, no nie ma co ukrywać, no każdy z nas ważąc 90 kg ma w sobie tą siłę, ma to uderzenie, no i tu nie ma o czym mówić. No. On ma podobno takie uderzenie, że łamie szczęki, no to będę musiał tym bardziej uważać. No ale pytanie jest, jakie ja mam uderzenie i jak on sobie poradzi ze mną, a nie ja z nim, bo to bardziej powinniście go zapytać. Ja mówię, ja wychodzę, ja robię swoje, mamy swój plan, ja go muszę spełnić. Jeżeli będę spełniał od pierwszej minuty do ostatniej, czy od pierwszej rundy do ostatniej, to mogę być spokojny o wynik, tak uważam ja. Kevin Gruchała przyjeżdżał chyba do twojego gymu, trochę trenował tam. Co możesz powiedzieć o jego dyspozycji? To jest faktycznie debiut, któremu warto się przyglądać? Treningi bardziej odbywały się, że tak powiem, pod okiem mojego trenera. Ja gdzieś tam nie byłem do końca obecny, ponieważ wykonywałem, że tak powiem, swoje treningi w tym czasie. Aczkolwiek, no co tu dużo mówiąc, bardzo fajnie, no, w tym wieku jednak zacząć karierę zawodową. Do tego jeszcze miał bardzo fajny rozwój. Będąc jeszcze młodszym, zdobywał te krajowe tytuły. No, niedużo ludzi ma takie możliwości. No, ja wywodząc się z takiego malutkiego miasta, nie miałem takich możliwości. No i no mówię, może nie żałuję, ale po części też zazdroszczę takiemu młodemu chłopakowi, że w takim młodym wieku jest w takim miejscu. No ale ja mu życzę jak najlepiej, oczywiście sukcesów, no ale to wszystko zależy od niego, no bo ten bok zawodowy zupełnie się różni od amatorskiego. Także no, samych sukcesów mu życzę jako starszy kolega po fachu, no i tyle. To jeszcze na koniec, dlaczego warto jutro włączyć Polsat Sport i oglądać tą galę? Podejrzewam, że po ostatniej gali jutrzejsza gala będzie tylko potwierdzeniem, że Friday Boxing Night świetna jest to gala pod względem organizacyjnym. Jeżeli chodzi o walki, wydaje mi się, że chociaż ja nie jestem od oceniania, zawsze podkreślam, wydaje mi się, że sportowo są bardzo fajnie zrobione. No, a też każdy z zawodników w każdej walce zapowiada show i na pewno każdy z nas będzie chciał dać fajną walkę dla kibiców, dla oka, bo liczy się, tak jak mówiłem wcześniej tobie w poprzednim wywiadzie, nie tylko efektywność, ale też efektowność. Także no, te dwie rzeczy, jeżeli będą zachowane, plus zwycięstwo, no to na pewno będzie duża oglądalność. Także no, co tu dużo mówić. No, ja mogę tylko wszystkich Państwa zaprosić na jutrzejszą galę do Kościerzyny i zapraszam do Polsatu Sportu z godziny 20. Dzięki i życzę powodzenia. Nie, dziękuję.